Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj znowu Samaria, tylko że dzisiaj już nie będziemy mówić o Duchu Świętym w kontekście Szymona Czarnoksiężnika, ale ludzi w Samarii. No, czytamy bardzo dziwne takie stwierdzenie tutaj, że Samaria przyjęła Słowo Boże, 14 werset, ale Jerozolima wysłała Piotra i Jana, którzy przybyli do tej właśnie Samarii, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli ochrzczeni w imię Pana Jezusa, wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. No takie dziwne dosyć stwierdzenie, wydaje nam się, myślę, przynajmniej mi się wydaje, niezbyt spotykane. Wiele różnych pytań tu się pojawia. Niektórzy w związku z właśnie z tym fragmentem twierdzą, że nie wystarczy się nawrócić, żeby otrzymać Ducha Świętego, ale trzeba jeszcze nałożyć ręce i najlepiej po chrzcie, i to jeszcze po chrzcie w imię Pana Jezusa, czyli chrzest trynitarny w ogóle odpada i wtedy dopiero Duch Święty będzie otrzymany. No można by też dodać, że w zasadzie powinni to być apostołowie. I to najlepiej z Jerozolimy, żeby już tak się trzymać ściśle wszystkich wymagań, o których tutaj jest powiedziane. No a idealnie byłby Piotr i Jan, jakby akurat się tacy mogli zdarzyć. Trochę sobie ironizuję, natomiast chcę po prostu pokazać, że nie da się w 100% powtórzyć wszystkiego, co jest w dziejach apostolskich. Nie jest to wcale takie oczywiste, co jest do powtarzania, a co po prostu nastąpiło z jakichś proroczych albo początkowych, rozpoczynających historię Kościoła powodów. I generalnie, kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, myślę, że musimy sobie powiedzieć, że takie pytania zawsze będą nam towarzyszyć, bo po prostu Księga Dziejów Apostolskich jest księgą nie tylko normatywną, znaczy są pewne rzeczy normatywne, które są w Księdze Dziejów Apostolskich, ale są też pewne rzeczy niepowtarzalne, pewne rzeczy, których jakby no, miały nastąpić i nastąpiły i już się nie powtarzają, już nie są żadną normą dla Kościoła, tak jak na przykład zesłanie Ducha Świętego miało swój proroczy wymiar, nastąpiło, wskazało na pewien charakter Kościoła, właśnie taki proroczy sposób, te wszystkie języki i tak dalej, te wszystkie ogienki i te wszystkie inne rzeczy, no to przecież takie rzeczy się dzisiaj nie dzieją. To miało pokazać charakter tego, czym jest Kościół, po co on istnieje, co ma zrobić, co się ma w nim dziać. I się ukazało i wiemy, o ile oczywiście wiemy, powinniśmy wiedzieć, i teraz jakby w tej rzeczywistości naznaczonej, czy wyjaśnionej przez ten jeden niepowtarzalny moment funkcjonujemy. No i teraz wchodzimy w Samarię i pierwsza rzecz, myślę, dosyć ważna, to trzeba w ogóle zrozumieć, no dlaczego miałby ten Duch Święty powtórzyć to, co się działo w Jerozolimie. No i generalnie, bo to ewidentnie jakby jest takie oczekiwanie, że powinien ten Duch Święty stąpić w taki sam sposób, jak w Jerozolimie. Dlaczego? I generalnie druga rzecz, otrzymywanie Ducha Świętego w 17 wersecie, myślę, że chodzi o pewne wydarzenie, które nastąpiło na początku. No nie, tak to przynajmniej rozumiem, być może ktoś to rozumie inaczej, ale wydaje mi się, że oni oczekiwali na dokładnie jakby powtórkę z tego, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy. I teraz dlaczego? No dlatego, że generalnie Samaria była już inną rzeczywistością etniczną, inną rzeczywistością religijną. Nie będę teraz może całego wykładu robił odnośnie tego, kim byli Samarytanie, ale Samarytanie byli taką trochę, można powiedzieć, no, takim pogranicznym ludem wiary jachwistycznej. To znaczy, no, oni trochę wierzyli w Boga Jachwę, no ale trochę w Niego nie wierzyli. Trochę mieli, no wiemy o tym wszystkim, tam, kiedy czytamy o Samarytance, również w Ewangelii Jana, to wiemy, że różnili się miejscem kultu, różnili się sposobem kultu, różnili się kapłaństwem, różnili się też trochę zwyczajami, różnili się etnicznie. To byli to generalnie spadkobiercy tych kultur i tych narodów, które przyjechały do Ziemi Świętej, kiedy była niewola babilońska, dlatego że Żydzi wyjechali, narody zostały sprowadzone w to miejsce, oni zaczęli czcić Boga Jahwe, a więc pewne rzeczy przejęli, no ale pewnych rzeczy jednak zostawili, a więc był to taki trochę, można by powiedzieć, z punktu widzenia Starego Testamentu, taki synkretyczny kult Jahwe, tak? Czyli z jednej strony czcili Jahwe, ale z drugiej strony czcili go w sposób inny, nie wprost wynikający ze Starego Testamentu, nawiązujący do Starego Testamentu,
ale na pewno nie ściśle starotestamentowe. No i teraz pytanie, co z nimi zrobić, kiedy oni się nawracają. I pytanie, w jaki sposób Kościół miałby rozpoznać, że oni faktycznie należą do tego Kościoła, że to znowu nie będzie jakaś, nie wiem, jakiś synkretyzm, że oni mają coś ze sobą wspólnego. Jak to wszystko ma się wydarzyć, żeby ta rzeczywistość była jedną rzeczywistością tego Kościoła, który powstaje, a nie rzeczywistością jakiegoś równoległego, innego, nawiązującego do jakichś innych historii czy innych tradycji, które właśnie no, mogliby w jakiś sposób Samarytanie odziedziczyć. No i właśnie wydaje mi się, że najprościej to wyjaśnić w taki sposób, że oni po prostu musieli przeżyć swoją pięćdziesiątnicę, musieli pokazać tym wierzącym Żydom, którzy przeżyli tą pierwszą pięćdziesiątnicę, popatrzcie, my jesteśmy dokładnie tacy sami. My przeżywamy to samo, Duch Święty jest obecny tak samo, a więc Duch Święty, który potwierdza wiarę w Chrystusa, pełnowartościową wiarę w Chrystusa, na nas też wstępuje. My też jesteśmy grupą, która ma prawo do tego, by w pełni być traktowana jako część Kościoła. I mi się wydaje, że jest to najbardziej taka, przynajmniej mnie przekonująca interpretacja. Jest wiele innych. Myślę, że nie ma jakby jednej interpretacji, która by nie miała jakichś punktów dyskusyjnych. Nie chcę mi się dzisiaj opowiadać o tych wszystkich innych interpretacjach, po prostu uczciwie przekazuję tą, która wydaje mi się najbardziej spójna i najbardziej wyraźna, zarówno w kontekście drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, jak i tego, co się później będzie działo z pierwszym, z Korneliuszem, czyli pierwszym poganinem i ostatecznie tymi uczniami Jana Chrzciciela, których w Efezie apostoł Paweł spotka. O czym jeszcze będę mówił? A co z tego wszystkiego wynika? Jedność Kościoła. Jedność Kościoła i to, że Kościół jest jeden, opiera się na Duchu Świętym, który u nas działa, który nas przyciąga do Chrystusa i który nas napełnia do tego, byśmy zwiastowali o Chrystusie i żyli prawdą o Chrystusie i żeby to Królestwo Boże w tym wszystkim się przejawiało i żeby się rozszerzało i żeby było jedno. Przy wszystkich innych różnych różnicach, żeby było ostatecznie jednym ciałem. Panie, dziękujemy Ci za to, daj nam w tym wszystkim trwać, daj nam się z tego cieszyć i daj nam zawsze właśnie przyjmować wszystkich, którzy się do Ciebie nawracają. Dziękujemy, że Ty nas, Panie, przyjmujesz. Dziękujemy za dar Ducha Świętego i proszę, Panie, żebyśmy z Niego korzystali, mieli Go rozpoznawać i za Twoją łaskę i za tą jedność w Twoim Kościele byli Ci wdzięczni. Z Bogiem i do zobaczenia.